Szczęść Boże, Justyna Kendra. W południe zapraszam na informacje dnia. Koalicja Obywatelska i Lewica chcą odwołania rzecznika praw dziecka. Mikołaj Pawlak od dawna staje w silnej opozycji do postulatów, jakie forsują w Polsce środowiska skrajnie lewicowe. Tygodnik Solidarność po dziennikarskim śledztwie informował, że w internecie trwa nielegalna sprzedaż osobom małoletnim środków farmakologicznych wspomagających zmianę płci. Reakcja rzecznika praw dziecka była natychmiastowa. Mikołaj Pawlak zawiadomił prokuraturę. Na internetowych czatach dla transaktywistów osoby małoletnie, na przykład 14-letnia dziewczynka, są informowane m.in. o nielegalnych sposobach zdobycia środków hormonalnych mających wpływać na cechy płciowe. Trwa tam również, według publikacji, wymiana informacji na przykład o nagich zdjęciach dzieci. Wcześniej Mikołaj Pawlak mówił, że w Poznaniu dochodzi do sytuacji, w której wprowadzani do szkół edukatorzy seksualni podają dzieciom środki farmakologiczne, aby zmieniać ich płeć. Informacji tych nie potwierdził poznański ratusz, który domaga się sprostowania. Odwołania Mikołaja Pawlaka zażądały Lewica i Koalicja Obywatelska. Uważamy, że taka osoba nie może być rzecznikiem praw dziecka. Taka osoba, tak zindoktrynowana i tak indoktrynująca, nie powinna być rzecznikiem praw dziecka ani urzędnikiem państwowym. Mikołaj Pawlak po krytyce, z jaką się spotkał, wskazał na nagranie, na którym edukatorzy seksualni z Poznania publikują instrukcje, na przykład dotyczące seksu analnego. W obronie rzecznika praw dziecka stanął wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Opozycja nie zakrzyczy swoimi wnioskami faktu, że niepokojące rzeczy dzieją się wobec polskich dzieci, niepokojące w ten sposób, że właśnie politycy tych partii próbują edukatorów wprowadzać do szkół bez wiedzy rodziców. Działania, jakie prowadzi rzecznik praw dziecka, idą w silnej opozycji do tego, co robią środowiska skrajnie lewicowe. Dotyczy to nie tylko prób wchodzenia do szkół przez organizacje związane z ruchem LGBT. To także m.in. silny sprzeciw przeciwko temu wszystkiemu, co dziś jest w centrum lewicowej agendy. Tak w Sejmie Mikołaj Pawlak jeszcze kilka miesięcy temu bronił prawa do życia od poczęcia. Prawo do życia i ustalenia tego, kiedy to życie się zaczyna, jest już określone. Dzieckiem jest istota ludzka od poczęcia aż do 18 roku życia. Słowa te padły w trakcie procedowania obywatelskiej inicjatywy Zatrzymaj Aborcję. Po zapowiedzianej przez obóz władzy rekonstrukcji rządu na pewno zmniejszy się liczba ministerstw, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. PiS podtrzymuje, że chce zabrać każdemu z koalicjantów po jednym resorcie. Najpierw umowa koalicyjna, później rekonstrukcja i wreszcie ofensywa programowa. To plany obozu władzy na jesień. I już teraz rzecznik rządu Piotr Müller ujawnia, że na pewno po rekonstrukcji będzie mniej resortów. Decyzją kierunkową jest to, aby ta liczba uległa zmniejszeniu, żeby skonsolidować kilka resortów. Decyzja w tej sprawie już zapadła. Wiemy, że PiS nie będzie chciał zlikwidować m.in. resortu spraw zagranicznych, zdrowia, aktywów państwowych czy obrony narodowej. Nie wiemy za to, którzy ministrowie pozostaną w rządzie i czy rzeczywiście, jak to wynika z medialnych doniesień, mogą powstać super resorty łączące kompetencje z kilku dotychczasowych ministerstw. PiS do swojej wizji wciąż musi przekonywać koalicjantów. Naturalne jest to, że skoro Prawo i Sprawiedliwość, największa partia w Zjednoczonej Prawicy, będzie miała mniej resortów, to tak samo proporcjonalnie nasi koalicjanci tą liczbę resortów powinni mieć mniejszą. Oznacza to, że obóz rządzący nie rezygnuje z planu, by Solidarna Polska i Porozumienie otrzymały po jednym ministerstwie. Jeśli wierzyć doniesieniom mediów, nie ma mowy o rozbiciu Zjednoczonej Prawicy. Do rządu może wrócić Jarosław Gowin. Wtedy do biznesu mogłaby przejść Jadwiga Emilewicz. Solidarna Polska spodziewa się z kolei, że do jej grona dołączą nowe twarze. Polska gospodarka na koniec przyszłego roku ma wrócić do stanu sprzed epidemii koronawirusa, podkreśla minister finansów Tadeusz Kościński. Prognozy rządu wskazują na 4% wzrost PKB w roku 2021. Spadek PKB w Polsce w tym roku ma wynieść 4,6%. To oficjalne szacunki rządu. W przyszłym roku gospodarka ma już wracać do siebie. Rząd prognozuje odbicie i szybkie wyjście z recesji. Trzeba patrzeć na tą recesję na tle całej Europy. Strefa Unii Europejskiej to za cały bieżący rok będzie miała ponad 8%, więc to jest dwa razy większą recesję niż w Polsce.
Prognoza na przyszły rok dla Polski, to jest prognoza Komisji Europejskiej, jak i nasze wewnętrzne, to jest około 4%. Akurat Komisja Europejska jest troszeczkę więcej konserwatywna, czy optymistyczna, przepraszam, bo to jest na plus już będziemy w przyszłym roku. Więc jak patrzę, a cała Unia Europejska w przyszłym roku wzrośnie o 5,8%, więc więcej niż Polska. Pozostałe kraje unijne zostaną dużo silniej dotknięte recesją niż Polska, wyjaśnia minister Tadeusz Kościński. Dodaje, że PKB Polski na koniec 2021 roku będzie zaledwie o 0,5% niższe niż współczynnik z końca roku 2019. Oznacza to, że gospodarka wróci do stanu sprzed epidemii koronawirusa. Jednocześnie w przypadku całej Unii Europejskiej ten poziom zostanie osiągnięty dopiero w 2022 roku. Wody Polskie przekażą Warszawie rury do awaryjnego przesyłu ścieków. Decyzję podjęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Niemal od tygodnia warszawskie ścieki ponownie wpływają do Wisły. To już druga awaria oczyszczalni Czajka w ciągu roku. Poprzednim razem na ratowanie sytuacji rząd wydał kilkadziesiąt milionów złotych. Tym razem to warszawski ratusz ma pokryć wszelkie koszty. Może jednak liczyć na pomoc państwa, które przekaże awaryjny rurociąg sprzed roku. Aby przyspieszyć ratowanie Wisły i skrócić procedury urzędowe, minister Marek Grubarczyk zaakceptował wniosek prezesa Wód Polskich, który zwrócił się, by nieodpłatnie przekazać władzom miasta Warszawa rury używane w zeszłym roku jako rozwiązania awaryjne. Poinformowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Awaryjny rurociąg będzie podtrzymywany przez tymczasowy most pontonowy, który wybuduje wojsko. Wicepremier Jacek Sasin potwierdził, że plan naprawczy dla Polskiej Grupy Górniczej zakładał likwidację kopalń. Na takie propozycje na pewno nie zgodzą się górnicy, którzy rozmawiają z rządem o przyszłości węgla. Rząd najpóźniej w październiku ma przedstawić plan naprawczy dla Polskiej Grupy Górniczej i całego sektora węgla kamiennego. Media informowały, że do związkowców miała trafić propozycja przewidująca zamknięcie kopalń. Mowa była o kopalniach Ruda i Wujek. Te doniesienia potwierdził wicepremier Jacek Sasin. Został przygotowany plan na moje zlecenie. Został przygotowany plan przez Polską Grupę Górniczą, przez zarząd Polskiej Grupy Górniczej, który rzeczywiście przewidywał między innymi w ramach również innych działań oszczędnościowych, zamknięcie czterech kopalń, które generują straty. Na zamykanie kopalń nie chcą zgodzić się związkowcy. Podkreślają, że dopiero w momencie, gdy skończy się złoże, można mówić o zamykaniu zakładów. Związkowcy tłumaczą, że oczekują od rządu planu, który pozwoli utrzymać na Śląsku miejsca pracy. Resort Aktywów Państwowych przerzuca odpowiedzialność na Polską Grupę Górniczą. Twierdzi, że to z jej inicjatywy wyszła propozycja zamykania kopalń. Trudno jednak przypuszczać, by ministerstwo nic o tym nie wiedziało. Ten plan był, tak powiem, początkiem naszych rozmów w tej chwili ze stroną społeczną. Szukamy rozwiązań mniej społecznie dotkliwych. Rozmowy związkowców z rządem przy udziale spółek węglowych i energetycznych już teraz przyniosły zapowiedź zmiany w ustawie o obrocie energią. Nowe regulacje mają ograniczyć import energii. Związkowcy nie uzyskali na razie deklaracji, że polskie spółki energetyczne będą odbierały zakontraktowany w Polsce węgiel. Ogromne ilości surowca wciąż zalegają na zwałach. Generał Rajmund Andrzejczak jest polskim kandydatem na szefa Komitetu Wojskowego NATO. Wybór zostanie dokonany 19 września w Rzymie. Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO jest wybierany przez szefów obrony państw członkowskich Sojuszu na 3-letnią kadencję. Generał Rajmund Andrzejczak pełni najwyższe stanowisko w polskim wojsku. Jest szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Kandydaturę generała zarekomendował polski rząd. Byłoby to najwyższe polskie stanowisko w strukturach NATO. Właściwie od początku, kiedy jesteśmy w tym sojuszu i myślę, że Polska poprzez swoje misje, poprzez to, w jaki sposób angażuje się we wspólne bezpieczeństwo, zasłużyła na to, żeby jej przedstawiciel, pan generał, objął to tak ważne stanowisko. Dlaczego on? No jest to rzeczywiście człowiek z ogromnym doświadczeniem, inteligentny, wykształcony. No ale przede wszystkim ma doświadczenie bojowe, a w Polsce kierując sztabem generalnym też zbudował sobie świetne relacje międzynarodowe. Generał Rajmund Andrzejczak będzie rywalizował o stanowisko z szefem obrony Królestwa Niderlandów, admirałem Robertem Peterem Bauerem. Wybór zostanie dokonany 19 września w Rzymie.
Polska jest blisko całkowitego bezpieczeństwa gazowego. W ciągu kilku lat ilość gazu, jaki sprowadzamy z Rosji, spadła i stanowi nie 90, a 60% wszystkich dostaw, poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Dyskusja o przyszłości gazu odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W Polsce wciąż rośnie zapotrzebowanie na gaz, mówi prezes Gazsystemu Tomasz Stępień. Ten wzrost jest ponad 30-procentowy. To jest kilka lat. To rząd we współpracy z polskimi spółkami gazowymi musi odpowiedzieć na rosnące zużycie gazu w Polsce. I już teraz, według zapewnień prezesa PGNiG Jerzego Kwiecińskiego, jesteśmy blisko osiągnięcia całkowitego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o rynek gazu. Jeszcze w 2016 roku prawie 90% sprowadzanego gazu do Polski to był gaz prowadzony z kierunku wschodniego. W zeszłym roku to było 60%. Polskie spółki gazowe realizują program inwestycyjny, który ma dać rynkowi odpowiednią infrastrukturę na drodze do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego. Aby z jednej strony to zapotrzebowanie zapewnić te dostawy, ale z drugiej, żeby te dostawy miały charakter bezpieczny i ciągły, a więc ten program dywersyfikacji. Polska już teraz jest gotowa na ewentualne zakręcenie kurka z gazem z kierunku wschodniego. Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński podkreśla, że gdyby Rosja podjęła dziś decyzję o politycznym wykorzystaniu gazu, państwo będzie w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie Polaków. PGNiG było na to gotowe m.in. wtedy, kiedy sądziło się z Gazpromem w Trybunale Arbitrażowym. Już w tej chwili my mamy możliwości na sprowadzenie gazu do Polski mniej więcej 1,5 razy tyle, co w tej chwili zużywamy. Rozbudowa infrastruktury gazowej pozwoli sprowadzać do Polski nawet 2 razy więcej niż nasze potrzeby. I to przy założeniu, że nie będziemy korzystali z gazociągu jamalskiego. W dobie koronawirusa bardzo wiele osób pada ofiarą wyłudzeń. Najczęściej dają się nabierać osoby starsze. W Poznaniu wymyślono sposób na to, jak walczyć z tym nielegalnym procederem. Mimo że liczba osób, które daje się oszukać, w ostatnich latach spada, oszuści są coraz bardziej zuchwali i wyłudzają coraz większe kwoty pieniędzy. Podszywają się pod wnuczka, policjanta, agenta CBA czy nawet pracownika pomocy społecznej. Zwłaszcza w dobie koronawirusa tego typu oszustw jest sporo. Faktycznie w tym okresie, jak obserwujemy statystyki rok do roku, no jest wzmożone działanie tych grup przestępczych, które chcą w jakiś tam sposób wyłudzić te pieniądze od osób starszych, od potencjalnych ofiar. Mówi Kazimierz Danielewski, który działa w Fundacji Aktywizacji Seniorów Teraz. Poznańska fundacja poprzez ogólnopolską akcję Stop Manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Przeciwstawia się nieuczciwym praktykom stosowanym na pokazach. Uświadamia też osoby starsze, jak nie dać się oszukać. Niedawno Kazimierz Danielewski wraz z Piotrem Szałamachą wymyślili sposób na walkę z oszustwami na wnuczka. System, który planujemy do implementacji, ma działać na zasadzie systemu wczesnego ostrzegania potencjalnej ofiary przed możliwością wyłudzenia. Tłumaczy przedsiębiorca Piotr Szałamacha, jak w praktyce miałoby to wyglądać. Zakładamy, że będziemy analizować wykonywane połączenia do osób będących celem ataków i jeżeli takie połączenie spełni odpowiednie kryteria podejrzliwości z naszej strony, to w tym momencie osoba, którą będziemy chronić, otrzyma jednoznaczne powiadomienie, na przykład: uważaj, bo połączenie, które do ciebie dociera, jest połączeniem niezaufanym. Pomysł konsultowany jest z Ministerstwem Cyfryzacji i Kancelarią Prezydenta Andrzeja Dudy. 12 maja byliśmy zaproszeni do Kancelarii Prezydenta Dudy do Warszawy i tam podzieliliśmy się tym pomysłem, przedstawiliśmy pewne koncepcje. Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji, w zeszłym roku oszuści, stosując metodę na wnuczka, wyłudzili ponad 72 miliony złotych od ponad 4,5 tysiąca osób. Najwięcej poszkodowanych było w Warszawie i powiatach ościennych. Aleksiej Nawalny został otruty nowiczokiem, informują niemieccy lekarze. To ta sama substancja, którą w 2018 roku próbowano zabić Siergieja Skripala. Z ustaleń niemieckich lekarzy jasno wynika, że Aleksiej Nawalny został otruty.
Na zlecenie berlińskiego szpitala Charité specjalistyczne laboratorium armii niemieckiej przeprowadziło testy toksykologiczne próbek pobranych od pana Nawalnego. Wyniki stanowią niepowtarzalny dowód na obecność chemicznej trującej substancji z grupy nowiczoków. O wynikach testów toksykologicznych zostali już poinformowani członkowie Unii Europejskiej i NATO. Teraz rząd Niemiec domaga się od Rosji natychmiastowego wyjaśnienia sprawy. Aleksiej Nawalny był ofiarą ataku chemicznym środkiem nerwowym grupy nowiczok. Tę truciznę można było jednoznacznie zidentyfikować w testach. Jest więc jasne, że Aleksiej Nawalny jest ofiarą przestępstwa. Miał on zostać uciszony, a ja wraz z całym niemieckim rządem potępiam to z całą mocą. Rosja już wcześniej odcinała się od sprawy otrucia Aleksieja Nawalnego. Rzecznik Kremla twierdził, że ktoś celowo próbuje rzucić podejrzenia na Kreml. Presja międzynarodowa na Moskwę wciąż rośnie. Śledztwa chce m.in. brytyjski premier Boris Johnson. W Wielkiej Brytanii widzieliśmy na własne oczy zabójcze konsekwencje nowiczoka. Rząd rosyjski musi teraz wyjaśnić, co stało się z Aleksiejem Nawalnym. Brytyjski premier nawiązał tutaj do otrucia Siergieja Skripala. W organizmie byłego agenta także znaleziono nowiczok. Atak na Aleksieja Nawalnego potępiła również Litwa i prezydent Gitanas Nauseda. Wzywam do dokładnego i obiektywnego zbadania tej sprawy. Winowajcy muszą zostać postawieni przed sądem. Jako karygodny atak na Aleksieja Nawalnego określił Biały Dom. Rośnie napięcie w Bułgarii. Podczas wczorajszych antyrządowych protestów doszło do starć z policją. Protesty w Bułgarii trwają już prawie 2 miesiące. Demonstranci oczekują dymisji rządu oraz prokuratora generalnego. Powód? Rzekoma korupcja, malwersacje finansowe oraz upolitycznienie sądownictwa. Wczoraj manifestacje odbyły się pod parlamentem w Sofii. Doszło do starć z policją. W kierunku funkcjonariuszy poleciały petardy, kamienie oraz krzesła z miasteczka namiotowego. Policja użyła gazu łzawiącego, aresztowano prawie 100 osób, tyle samo policjantów zostało rannych. I to już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.